Cześć wszystkim! Patrzcie, jaką wielką paczkę otrzymałem. Tutaj, jeśli się nie mylę, powinna być ładowarka do telefonu, ale nie całkiem zwykła ładowarka. Chwileczkę. Zgadza się. To jest tak zwany panel solarny albo fotowoltaiczny dla ładowania urządzeń, takich jak na przykład telefon komórkowy. Może wyciągnijmy go. O, on taki cienki, jak zabawkowy. A tutaj nie ma instrukcji? Nie ma. Ale w sumie po co? Tutaj wszystko jest jasne. Podłączasz do telefonu i ustawiasz pod słońcem. Tak właśnie zrobimy. Ciekawie, czy potrafi taki panel naładować telefon. Jak to tutaj się otwiera? Okej, no to co? Zobaczmy, co z tego będzie. Oto mój stary telefon z portem microUSB. Pamiętacie, jak próbowaliśmy go naładować ręczną ładowarką? Wtedy to tak średnio się udało, ale teraz mam nadzieję, że jednak będzie inaczej. A więc, jak widzimy, teraz telefon jest naładowany na 47%. No to podłączamy nasz panel. Coś nie za bardzo. Pewnie sztuczne światło się nie nadaje do takiego panelu. Ciekawie dlaczego. Ale tym niemniej trzeba szukać naturalne światło słoneczne. A więc wyszedłem na balkon, także przepraszam za ewentualny szum, ale jak widzicie, zbytnio nie mam wyboru. Mam nadzieję, że teraz nasz panel solarny zadziała. Okej. Teraz telefon jest naładowany na 45%, no i zostawmy go tutaj, niech sobie dalej się ładuje. Tylko wiecie, nakierowałbym ten panel jakoś tak bardziej na słońce. Coś w tym stylu. Ładowanie leci, także czekamy. A więc już powoli słoneczko zachodzi, ponieważ minęło gdzieś około 9 godzin. I ja właśnie przed chwilą wróciłem do domu, od razu poszedłem sprawdzić, jak tam idzie to ładowanie i zobaczyłem, że telefon już wcale się nie ładuje. Pewnie do ładowania potrzebne jest bezpośrednie światło słoneczne. No cóż, to zobaczmy teraz, na ile ten telefon zdążył się naładować. Co? On pomimo tego, że się nie naładował, on się rozładował. Teraz bateria ma jedynie 32%. Ale numer, takiego czegoś ja szczerze mówiąc się nie spodziewałem. To pewnie jest przez to, że kiedy słońce zaszło i mocy już nie starczyło, żeby dalej ładować telefon, on dalej był podpięty do tego panelu. A jeśli on się nie ładuje, ale jest podpięty do panelu fotowoltaicznego, to pewnie ten panel go odwrotnie rozładowuje. Ponieważ, żeby było fair, muszę powiedzieć, że kiedy po kilku godzinach od rozpoczęcia ładowania sprawdziłem, czy telefon normalnie ładuje się, to o ile dobrze pamiętam, był on naładowany na jakieś 54%, czyli szybkość ładowania wynosiła gdzieś około 4% na godzinę. Oczywiście nie jest to szybko, ale tym niemniej postępy były. I coś ja wtedy nie pomyślałem, że jeśli nie ma wystarczająco światła słonecznego, to ta ładowarka będzie odwrotnie rozładowywać telefon. Ale już będę wiedział. I może jeśli ktoś z Was będzie używał takiej ładowarki, to też weźcie to pod uwagę. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.